Okej, okay, będę teraz tworzył tutaj tego naszego stworka z drugiej fazy i muszę coś wymyśleć, bo nie mam pomysłu. Okej, okay. Zaraz coś wymyślimy, spokojnie. Prostą parówkę. A może czekajcie, jakby zrobić to. Nie. No nie jest to łatwe. Znaczy, trudne też nie jest, ale chodzi o zabawę w sumie. Więc to jest zawsze dla mnie najdłuższy etap. Ja zawsze tworzę bardzo długo. Ale na potrzeby filmiku to skrócę i to nie będzie dla was tutaj jakimś długą, znaczy długą rzeczą. Źle coś powiedziałem. Nieważne. Dobra, filandrona ma, także najważniejsze. Okej. Okay. Oczy. A tu trzeba mu głowę dorobić. No słabo to trochę wygląda. Macie, trudno. W następnych fazach się zrobi lepsze rzeczy. Napęd odrzutowy, tak, to się przyda. Rzęski. Paszcza? Gdzie jest paszcza? Nie, jak nie ma paszczy? Aha, trąba. Aha, już wam mówię, przepraszam bardzo. Wziąłem sobie nie roślinożerce, tylko wszystkożerce. Jeszcze nigdy nie grałem wszystkożercą, także zobaczymy, jak to będzie. Może być ciekawie to. Ciekawie, może się grać inną postacią niż zawsze. Tutaj jeszcze tego. Dwa jaja. Tak jeszcze z mnie. Okej. I jeszcze go pomalujemy. Teraz ładnie. Tutaj częściowe. To. Okej. Powłoka będzie czarna. I detale będą żółte. I jest fajnie. I tutaj nazwiemy kolorek. Okej. Okay. Już tłumaczę, co się dzieje. A Mimun? Nie. Cycuch. Niestety dźwięków z gry nie mogę nagrywać, bo nie mam Visty. A nie umiem zrobić w XP, w Windowsie XP, we Frapsie, żeby nagrywał mi dźwięk z gry i jednocześnie mój komentarz. Jeśli wiecie, jak to zrobić, to proszę was, napiszcie, bo też chciałbym nagrywać dźwięki z gry. To jest strasznie denerwujące, że słychać mnie, a nie słychać tych dźwięków. A nie mam akurat dostępu do głośników, także... Dobra. Wychodzą na wolność i zaraz będziemy atakować inne stwory i pożywiać się nimi. Ja nie będę tego czytał, bo ja już to kiedyś czytałem, także to jest dla was jakby... wy sobie ściągniecie, to sobie ściągniecie i sobie poczytacie. Ja to już zostawiam wam. Co on skręcać nie umie? Że jesteśmy wszystkożercami, to możemy żreć wszystko. A to kto? Spotykam nowy gatunek. Okej. Okay. Teraz mogę się albo nastawić wrogo do niego, albo grzecznie. I tutaj mamy coś takiego.
mamy dwa tryby. Nastawienie towarzyskie i jest napisane, ile zdobędziemy punktów DNA, jeśli im zaimponujemy, a tutaj, jeśli ich zaatakujemy, to mamy też napisane, ile zdobędziemy punktów DNA. Jeśli to jest 5 punktów różnicy, to ja będę jednak atakował. To jest zawsze większa zabawa. Jakieś tu łapy zdobyliśmy. I okej. I już wam pokazuję, jak to się robi. Klikamy i tu mamy splunięcie i ugryzienie. I walimy, nie? I walimy, kozak. Bum, trach, tach, tach. Ciach, ciarach, ciach. No i padł, nie? I w tym momencie... Czemu? Już dostałem nagrodę? Nie, jeszcze dwa... Możemy zjeść sobie. One nic nam nie robią, bo to są roślinożercy. Tutaj mamy alfę. Czyli chyba tą taką... No, główną dowódczynię stada. Czy tam dowódcę, nie wiem. Pym. No, na początku te walki nie są zbyt imponujące, ale na przykład jak się spotka stwora epickiego, to jest po prostu mega, nie? Jeśli taki, no, wielki stwór, on ma około 1000 życia. I mamy go teraz zniszczyć, weźmiemy na przykład ze sobą drużynę, to już jest po prostu fajna zabawa z tym. To jest ogólnie taka dosyć długa faza, bo tutaj musimy, jak widzicie, już troszkę dłuższy pasek. I po prostu tutaj musimy nauczyć się w ogóle grać i to jest po prostu dlatego najdłuższa faza. Tutaj mamy pokazane wszystko dotyczące takich kości leżących, które możemy zebrać i tam mogą być nowe przedmioty. Też chyba zawsze są. Tutaj mamy pokazane, jak zawierać przyjaźnie z plemionami. Tutaj mamy pokazane, jak walczyć. Tutaj mamy pokazane, jak... Nie wiem, jak... tam... Takie różne tam, wiesz, nie? No i ogólnie teraz jest coś takiego, że tutaj mamy zadania. Oczywiście nie musimy ich wypełniać, wszystko leży w naszych rękach. Możemy sobie tutaj to rozszerzyć lub zmniejszyć. I tak, ja mam coś z myszką, dobrze. Znajdź nowe elementy, aby ewoluować. Poluj na stwory alfa, zaprzyjaźnij się z nimi lub przeszukuj szkielety, aby uzyskać dostęp do nowych elementów. No, i jeszcze teraz ten gatunek muszę zniszczyć, to dostanę 20 punktów DNA. Najlepiej właśnie niszczyć te stwory alfa, za nie jest najwięcej punktów DNA. Bo są po prostu największe, czy coś takiego. O, i możemy... poczekajcie, zaraz nawet sprawdzę to. Czy w ogóle coś się dostaje za zjedzenie? To jest ogólnie, napełnia się życie tym, ale chyba właśnie nic się nie dostaje, także ja już to wiem. Tu też może... To też nic nie daje, okej. Idziemy coś jeszcze zaatakować tam. Nie, coś krzywo chodzi ten nasz stwór. No, coś niezbyt. Alfabekus? Alfabekus. Okej. Jak alfabekus, to alfabekus. Śmieszny stworek, śmieszny. Nie ma co powiedzieć. Taka ryba w ogóle chodzi po tym lądzie. Kosoko. Okej. Jeszcze dwa upolujemy. To jest, jak już mówiłem, taka faza, że taka nauczająca, tylko pouczająca. Poradnikowa? Dobra. Chodzi o to w niej, żebyśmy po prostu dowiedzieli się, jak
będą wyglądały następne fazy, które oczywiście są coraz ciekawsze. O, i mamy tutaj następne zadanie. Gody. Znajdź partnera. I właśnie nie wiadomo, czy jesteśmy... kim jesteś? Dziewczynką czy chłopcem? Po twojej trąbce na dole widać, że chłopcem, ale... nigdy nie wiadomo. No tego jeszcze nie dokończyli w tej grze, także jeszcze nie wiadomo, kim się jest. Okej, zaraz nawołamy. Aha. Ale jaja. Bo ja spieprzyłem jedną rzecz. Ale to się jeszcze nadrobi. Ja to wszystko naprawię. Only for you. Chociaż nie wiem w sumie, czy to robić, bo to, żeby przejść tą fazę, ja już 3 razy ją przechodziłem. Tutaj, prawda, móżdżek plum do góry leci. Co się dzieje? Ej, kolorek, co się dzieje? Tak, cieszy się. Jest już coraz mądrzejszy chłopczyk. I teraz możemy dołączyć nowe osoby do naszego stada. Więc idziemy do naszej kryjówki i bierzemy członka do stada. Zaraz wam pokażę, jak to zrobić. Trzeba wziąć sobie towarzyski, kliknąć sobie na takiego osobnika i teraz musimy mu naśladować go. Ja nie wiedziałem, co on zrobił, bo akurat spojrzałem po pokoju. Ale my mamy tylko dostępne na razie jedną, więc nie jest trudno zaimponować. I mamy nowego członka w stadzie. Tak, jest nowy członek w stadzie i będzie on za nami podążał, aż zginie. To jest... jednym plusem w tej grze. I teraz, jak się przywoływało partnera? Zapomniałem. Zlokalizuj swojego partnera do godów za pomocą... I to jest chyba to nawoływanie. I co, ja nie będę mógł się ewoluować? Coś chyba niezbyt mi się to podoba. A nie, jest zew godowy, okej. Podchodzimy do partnerki. I tamtego z Firumiru, sraka paka. Pokomoko. O, i składamy jajko. Zawsze... Znaczy, no nie wiem, ja gram mężczyzną chyba, nie? A on składa jednak jajko, także... Nie wiadomo, nie wiadomo. Tutaj wszyscy się cieszą, muzyczka leci, blues taki lekki. I mamy tutaj... Okej, kółak, chwytownica. Dodamy sobie jakąś paszczę. Tutaj mamy... Jaki poziom to jest, poziom czego i tak dalej. O, mi się podoba taka paszcza, także usuniemy trąbkę i dodamy szczękołapa. Nawet lepiej wygląda. Teraz oczy,